No nie szło pojeździć na kole. Zamiana sprzętami. Zmienię tylko koło. O, jak ładnie koło doszło. Dochodzi do slika. Tych opon to mi szkoda. One są wyższe od tych poprzednich. Jednak jak mam te wyższe w terenie, to mi nic spodem nie haczy. Mam wysokość dobrą. Kłada, tak jak można powiedzieć, prawie seryjny. Szybki serwis. Szkoda tych opon po asfalcie. Jest drugi komplet, to jest co chwila moment i zmienione. A tak na tych kołach to on jest bardzo, bardzo niski i bardzo fajnie po asfalcie się jeździ na tych kołach. Na tych wysokich na asfalcie jest niestabilnie, źle jest. Jest za wysoki. Ale jutro wydech przychodzi. Muszę wam powiedzieć, że sam te kolektory będę w ogóle przerabiał sam. Inaczej. Będziemy mieli w przyszłym tygodniu giętarkę i spawarkę i sobie sam to obrobię. Gra. Jeszcze mała operacja. Nie zostawili mi żadnej dobrej trytki. Jest jedna. Muszę kierunkowskaz poprawić, jak chcę jechać na miasto. Bo w tej chwili świeci w tablicę. Tak na szybko mi chłopaki założyli trytkę. A my zrobimy ją bardziej profesjonalnie. Taka sytuacja, to się wyrwało, tu stąd, kierunkowskaz poszedł, bo poszedł w łańcuch, ale świeci. Gdzie to zamocować, jak? Czyli to będzie bardziej widoczny ten kierunkowskaz. Git? Git. Ciekawy, jaki ten nowy wydech będzie. Co zyska, co straci. Kład. Co zyska, co straci. Tego nie wiem. Bo ulica jest trochę nierówna.
sprawdzić. Może zeszło powietrze z któregoś koła i... ustawię na 0,06 na miasto. Na miasto. Pędzę przez miasto jak raptor. Co było? 0,9? No jutro to wszystko będę rozbierał. Nie wiadomo, czy ten wydech nowy będzie pasował tu pod to, co mam. Dobra, 0,6 jest. Druga była 0,6. Albo mniej. No. Taka różnica. Duża. Dobra, teraz jeszcze raz mogę wypróbować. Prawym miałem 0,9, w lewym 0,6. Czyli potwierdza się zasada, że jeżeli ściąga się na lewą, spójrz z prawej strony. Ale lepiej dopompować równo, żeby... Muszę też zwracać uwagę na te, na pozycję też przy tym trenowaniu. Lepiej jak jestem trochę odchylony do tyłu. Dużą wagę mam tutaj w przodu tego silnika. No i muszę pamiętać, że większe obciążenie, te większe koła, to jest większe obciążenie dla silnika, a dla sprzęgła. Jutro wymiana wydechu. Jestem ciekawy, co to będzie. Czy FMF będzie lepszy? Powiem wam tak, że jeżeli FMF będzie lepszy, ten nowy wydech idzie do cebuli dla Tomka, a ten zostaje. Mam nadzieję, że dużo przeróbek nie będzie tutaj. O, kierunkowskaz wytrzymał. Nic, patrzcie, nie pospadało, nie pourywało się. Trzymają się osłony. Tak samo moje malowanie trzyma. Tutaj te boki, to tutaj najchętniej bym jeszcze to uciął, skrócił. Bardzo przydatne jest mieć dwa komplety kół. No te śruby jeszcze będę musiał poprawić. Mocowanie pomalować. Te ściągnąć, pomalować. Dużo jeszcze takich drobiazgów, detali jest do zrobienia. Te śruby bym mógł w ogóle nowe już założyć. Albo dać do szkiełkowania. U mnie klocki są. Czy się kończą?
Nara.